Zanim zaczniemy, 84% z Was nie subskrybuje tego kanału, więc subskrybujcie. W tym materiale odpowiem na kilka pytań. Nie wiem, czy napisane 50 pytań serii. Jak chcecie więcej, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ale co wolisz, Coca-Colę czy Pepsi? Jak większość z Was pewnie jesteście za Coca-Colą, więc ja tak wybiorę. Ej, myślałem, że więcej będzie. Co byś wolał, żyć bez przyjaźni czy żyć bez miłości? Szczerze, człowiek bez przyjaźni żyjąc to... Taki, nie wiem jak to się nazywa, ale sam, więc żyć bez miłości. Co byś wolał? Przesadzić z keczupem, kiedy jesz danie, czy przesadzić z solą, kiedy jesz danie? Jakbym przesadził z solą, to bym nie zjadł tego, więc wolałbym przesadzić z keczupem. Co byś wolał? Umrzeć szczęśliwy teraz, czy umrzeć za 40 lat, ale nieszczęśliwy? Nie chciałbym umrzeć teraz, mam jeszcze trochę życia, ale za 40 lat miałbym 50 parę lat, więc wolałbym umrzeć. No. Nosić tę kamizelkę przez miesiąc do szkoły, czy nosić te dzwony przez miesiąc do szkoły? Ani tego chyba nigdy nie nosiłem. Nie wiem, co to są dzwony, takie spodnie chyba. Ale wolałbym tę kamizelkę nosić. Co byś wolał? Oblać test i zostać w domu w czasie imprezy, czy dostać karę na telewizor, komputer i tym podobnie, ale pójść na imprezę. Moja kara to zwykle 3 dni, najwyżej. Więc wolałbym dostać karę na wolę. Być popularnym, ale biednym, czy mieć dużo pieniędzy? Popularny to raczej bogaty, chociaż jeśli chodzi o takiego pana z podmostu, to może być popularny, a może być biedny wtedy. Więc wolałbym mieć dużo pieniędzy. Tak. No tak myślę. Co byś wolał? Do końca życia jeść tylko orzeszki, ale pić co chcesz? Czy do końca życia pić tylko sok jabłkowy, ale jeść co chcesz? Mam uczulenie na orzeszki, więc jakby to były te, to ciężko by było ze mną, więc wolałbym pić tylko sok jabłkowy. Co byś wolał? Nigdy nie jeść pizzy, czy nigdy nie jeść sushi? I to lubię. Pizzę co prawda lubię bardziej, więc wolałbym nigdy nie jeść sushi. Co byś wolał? Zjeść ogromną ilość wasabi nie popijając, czy zjeść tego hamburgera? Szczerze, hamburger... Czemu tak mało? A, bo tam robaki były. To zmienią jednak. A wy subskrybujcie. Nara. Poza tym wasabi nie jest aż tak mocno ostre. Ja lubię wasabi i ostre.